jeszcze jedna informacja, o której zapomniałem, a ważna dla migrenowców chociażby, tak żeśmy szybko z naszym gościem ustalili, że to może być dla niektórych ważna informacja, ale dla wszystkich przydatna. Nadciąga nad Polskę orkan Sabina, tak go nazwali Niemcy. Tam już wieje, tam już jest, już są straty. W Sudetach może powiać do 200 km na godzinę. Odpowiednie ostrzeżenia zostały wydane drugiego i trzeciego stopnia, cokolwiek one oznaczają. Tak czy inaczej strażacy zachęcają, aby z parapetów, podwórek pousuwać rzeczy, które mogą być porwane przez wiatry i unikać dzisiaj po południu miejsc zadrzewionych. Tam są staro drzewa, tam gdzie może coś na głowę spaść, bo będzie dzisiaj w Warszawie, w Krakowie, w Polsce, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, mocno wiać. Co do tej podpowiedzi, to Piotr Wojciechowski, ekspert. Witam pana, witam do spraw państwa. Służb bezpieczeństwa. No już widać, że ten orkan nadchodzi po pana oczach. Rzeczywiście jest pan cierpiący dzisiaj. Tak, ja dzisiaj mam rzeczywiście atak migreny, ale czegoż się nie robi dla radiosłuchaczy. Jestem zanim o tragedii euro, to wspomnienie, bo w piątek w poranku małośmy czasu poświęcili, a to właśnie w piątek minęła pierwsza rocznica śmierci świętej pamięci Jana Olszewskiego. Pan znał świętej pamięci premiera od lat 90. Pan z nim współpracował. Razem i droga życiowa i polityczna was związała. No dokładnie od 1990 roku, tak. Rzeczywiście w ramach Komitetu Obywatelskiego przylechowałem się, w którym działałem w sekretariacie. No i miałem ten zaszczyt w jakiś sposób należeć w dużym uproszczeniu do korpusu urzędniczego jego rządu, będąc doradcą i szefem Wydziału Studiów w gabinecie ministra Antoniego Macierewicza, ministra spraw wewnętrznych, która wykonywała technicznie uchwałę lustracyjną z 28 maja 1992 roku. No to wielka strata dla Polski i dla establishmentu też politycznego, bo Jan Olszewski, myślę, że poprzez swoją działalność, publiczną, adwokacką, pewien kręgosłup moralny, który posiadał i był wierny jemu przez całe swoje życie działalności publicznej, no mógł być taką busolą dla obecnego establishmentu politycznego, też Zjednoczonej Prawicy. Warto wracać do tego dziedzictwa, warto wracać do książek, które już ukazały się na przestrzeni tego roku. Mowa tutaj o wielkim dziele Justyny Błażejowskiej, Wspomnienia, to jest pierwszy tom. Następne mają być wydane już w tym roku. No i ta książka, premier Jan Olszewski, bardzo ciekawa, obszerna, Artura Kusa, o ile dobrze pamiętam, która była tutaj zresztą reklamowana, a od kilkunastu dni jest dostępna na rynku wydawniczym. Piękna postać, jak tak mówię, Jan Olszewski. Chociaż minął rok, a wydaje się, że ta bieżąca sytuacja polityczna tak nas wciągnęła, że często zapominamy i o myśli, i o tym, żeby korzystać z bogactwa doświadczeń i całego dziedzictwa premiera Jana Olszewskiego. No w ogóle to był taki pod tym względem dla prawicy niepodległościowej, antykomunistycznej, nieszczęśliwy rok. No bo nie tylko odszedł Jan Olszewski, ale także Kornel Morawiecki, prawda? Więc to są ikony tej działalności antykomunistycznej, które jakieś dziedzictwo i przede wszystkim testament po sobie zostawili. No i pytanie jest, no czy nasza klasa polityczna, tak odwołująca się do tego dziedzictwa i do tych symboli, i do tych osób, będzie tym testamentom wierna i będą chcieli ten testament wypełniać. Jaki jest ten testament? To musimy naznaczyć kolejne najważniejsze punkty. Jan Olszewski w różnych, że tak powiem, miejscach dawał głos i różne, że tak powiem, wytyczne pozostawił po sobie. Od takich technicznych, jak na przykład ujawnić aneks z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, no po ostateczne, symboliczne rangi ustawowej rozrachunek z systemem komunistycznym, by w ramach ustawy, porządku prawnego, na przykład nazwać zło po imieniu, że był to system narzucony przez Sowietów, tak, nie polski, nie pochodzący, totalitarny, ze wszystkimi tego konsekwencjami, nazwać na przykład organy bezpieczeństwa państwa, aparatu represji państwa komunistycznego, jako organy zbrodnicze, no z konsekwencjami też dla uczestników tych organów jakimiś, polegając na przykład na wyłączeniu ich na pewien czas z życia publicznego, prawda? Więc no jest parę takich obszarów, do których warto wracać. No one są jakimś
można powiedzieć, busolą na spraw bieżących. W obszarze rozliczenia z przeszłością w zasadzie udało się tylko w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam wprowadzono może niedoskonałą, ale jednak jakąś ustawę dezubekizacyjną. Obniżono część. Nie, no jest tego troszkę większą, bo taką sensus litro lustrację, czyli zakaz pełnienia funkcji dla osób uwikłanych na różnych etapach swojego życia w system komunistyczny, głównie związany z aparatem represji państwa komunistycznego, no to został wprowadzony w zeszłym roku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam nie może pracować żadna osoba, która współpracowała, pracowała, bądź była funkcjonariuszem na przykład Służby Bezpieczeństwa, prawda? Więc no i mamy Instytut Pamięci Narodowej, tak, który przynajmniej daje nam tą transparentność i dostęp bardzo swobodny do akt wytworzonych przez bezpiekę komunistyczną, i tą wojskową, i tą cywilną. To jest duży krok, ale nie powinniśmy się na tym tylko skupić i iść dalej. To znaczy, jednak wojsku się nie udało. Wojsku się nie udało. No, prezydent, przypomnijmy, zawetował ustawę, prawda, dotyczącą pozbawienia stanowisk, znaczy jakby tytułów generalskich członków tej dyktatury komunistycznej, organizacji dyktatorskiej, jakim była WRON, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, prawda. Nie udało się zdeubekizować się i obniżyć emerytury dla wojskowej bezpieki, ale przede wszystkim oczyścić do końca aparatu państwowego i nie tylko z tych osób, które były uwikłane i były aktywne w czasach komunizmu. Przecież jest cała sfera finansowa, banków, instytucji finansowych. No, okazuje się, że Komisja Nadzoru Finansowego, która moim zdaniem ma takie możliwości prawne, żeby nie wyrażać zgody na powołanie na prezesów banków bądź członków zarządów do spraw ryzyk finansowych osób, które na przykład były funkcjonariuszami MSB, wywiadu wojskowego bądź cywilnego, no jednak to robi, tak? I zresztą opisywałem to niedawno, czy też rozmawialiśmy na ten temat w telewizji Republika, no w przypadku majora Marka Kulczyckiego, który jest prezesem takiego małego banku Nestbank, prawda? Wieloletniego oficera drugiej linii, bardzo dobrze zakonspirowanego przez kilkanaście lat działalności komuny, a potem został jakby, można powiedzieć, przemycony i ukrywając tą tajemnicę, wprowadzony do świata finansów. Także jest wiele jeszcze obszarów do uregulowań i do oczyszczenia. Ale w dwóch tych elementach pojawiła nam się głowa państwa, pojawił się prezydent Andrzej Duda i aneks do raportu o likwidacji WSI i zawetowanie ustawy degradacyjnej. Jak to wszystko to są? Bo przez ten aspekt tą prezydenturę można by ocenić negatywnie. Nie, no, prezydenturę się nie ocenia przez tylko jedne weta, prawda? To jest, jakby to powiedzieć, no, cały wachlarz decyzji, tak? No, jakby tak z naszego, mojego punktu widzenia, czyli ludzi, którzy na przykład brali udział w likwidacji wojskowych służb informacyjnych, tak? I no, związani na przykład z osobą Jana Olszewskiego, którego autorytet przecież prezydent uznawa, bo sam na przykład radził się w wielu sprawach jego osobiście. Są piękne zresztą zdjęcia z takich spotkań, w których prezydent, dokładnie, tak. A przy okazji właśnie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, etc., etc., prawda? No to Jan Olszewski zostawił taki testament w tej części, żeby jednak po upływie kilkunastu lat od wytworzenia tego aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, który w dużej części się zdeaktualizował, no jednak oddać to, co należy się opinii publicznej i ujawnić to. To wszystko jest po stronie prezydenta, także on ma, odwołując się do tego autorytetu, a także dziedzictwa, moim zdaniem, no, obszar do tego, żeby to uczynić. No. Ale to jest w ogóle tak bardzo ciekawe i zaskakujące, bo jeszcze w pierwszym, w drugim roku prezydentury niektórzy dziennikarze pamiętali, że raz na jakiś czas albo samego prezydenta się rzadko zdarzało, rzecz jasna, ale częściej jego ministrów pytać, co z raportem, potem to gdzieś znikło i tak żeśmy o tym, że z aneksem do raportu i tak żeśmy o tym aneksie prawie, że w ogóle zapomnieli, że on istnieje i że cały czas jest tajny. No tak, no, ale jakby powiedzieć, kampania wyborcza, czy zbliżająca się szanse, czego życzę bardzo panu prezydentowi Andrzeju Dudzie na reelekcję w pierwszej turze, no, sprzyjają takiej refleksji, prawda? I to jest, jak już rozmawiamy o Janie Olszewskim, no to Jan Olszewski wiele zostawił po sobie, że tak powiem, pewnych wytycznych, tak, pewnych postulatów. No to jedna jest ważniejszych, które on uważał. Dlaczego? No,
proszę pamiętać, że on był drugim przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej do spraw wojskowych służb informacyjnych. Posiadł wiedzę, czym jest ten raport, jaka jest jego treść, jaka jest skala penetracji WSI w gospodarce czy w instytucji finansowej w świecie dziennikarskich, a także wagi tego. Tylko mija już 13 lat od tej daty i w dużej części to jest wszystko zdeaktualizowane. Mamy oczywiście ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o anonimizacji pewnych obszarów, tak, żeby tak powiem, nie naruszać dóbr osób, które tam występują. To można zrobić, oczyścić ten dokument z tego i ujawnić. Moim zdaniem to będzie kapitalny materiał dla pana, dla mnie, dla wielu osób, które się tym interesuje, przedstawiający mechanizmy, patologie lat 90. i 2000. tego kraju. Jedne z ostatnich słów, które powtarzał przed śmiercią świętej pamięci Jan Olszewski, było: nie mam w obowiązku się poddać. To jest tak, to jest przekaz świadków jego śmierci. No, można powiedzieć, bardzo wzruszający, tak? Takie memento dla nas. Nie wiemy, co widział, mówiąc to, wtedy Jan Olszewski, czy całe życie przed oczami, czy jakiś jego ważniejszy fragment i z kim dialogował wówczas. No jest to dla nas bardzo istotne, tak? Jak odchodzić, czy jak można odchodzić, o tak bym to powiedział. Natomiast ja pamiętam przy okazji tego, co pan zacytował, jakim był Jan Olszewski jako człowiek. Otóż był takim człowiekiem, który miał... Nigdy nie miał pogardy dla zwykłego, maluczkiego, szarego Polaka. Zawsze na ulicy, czy gdziekolwiek był zaczepiony, znalazł czas. To było często irytujące. Pamiętam, że przecież z Pałacyku Subańskich, gdzie się mieścił przecież sekretariat Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a potem, że tak powiem, Ruch Obywatelski Polski i pochodne potem tych organizacji, no z tego miejsca do Sejmu to jest raptem tam, nie wiem, powiedzmy 400-500 metrów w linii prostej. I ten odcinek Jan Olszewski często pokonywał 30-40 minut właśnie dlatego, że zawsze znalazł czas dla zwykłych ludzi, którzy go zaczepiali i słuchał zawsze ich z uwagą. To było niesamowite. On nigdy nie stracił jakby tego kontaktu ze zwykłym człowiekiem, nie wywyższał się, przynajmniej ja nie byłem świadkiem, żeby grzeszył pychą czy też arogancją i zlekceważeniem wobec takich ludzi. To jest przykład wielkich polityków, wielkich ludzi, mężów stanu, którzy mają czas dla zwykłych ludzi. Jeżeli ktoś z polityków tak nie robi i pan zauważy, że jest arogancki, to znaczy, że jest z nim coś nie z halo. 7 lutego minął rok od śmierci Jana Olszewskiego. Warto pamiętać, warto korzystać z tych publikacji. Mam nadzieję, będzie coraz więcej i wspomnień, tak, i wywiadów. Czekamy na drugi tom Justyny Błażejowskiej, tak, wspomnień. Obiecane to było, pamiętam, w czerwcu, lipcu tego roku. No ja z wytęsknieniem wyczekuję tego, bo rzeczywiście to, co pani Justyna opracowała i wydała, no jest wielkim, można powiedzieć, dziełem. No kapitalnie się to czyta. Jest to bardzo treściwa książka oparta o wywiady i nagrania z Janem Olszewskim. No i czekamy na dalsze obszary, które są fascynujące w życiu Jana Olszewskiego. Wiele dziesiąt godzin rozmów i tak jest. Od kilku wywiadu, lat prowadzonych, tak, dokładnie. Które doktor Justyna Błażejowska przeprowadziła przez kilka lat. I pozdrawiamy panią Justynę. Tak, panią doktor, jak najbardziej. To przejdźmy do... pomnik, to jeszcze to tylko powiedzmy, bo zdaje się, że jest zbiórka na pomnik, ale ja dobrze się orientuję. No to, nie dobrze pamiętam, prowadzi Bartek Kownacki, tak? Zdaje się, że tak technicznie jest odpowiedzialny za ten komitet. Ja tylko mogę powiedzieć, no, że tak powiem, kamień węgielny jest i został poświęcony, tak? Przez biskupa pomocniczego tutaj, kardynała Nycza. Czekamy na pomnik świętej pamięci Jana Olszewskiego w Warszawie i to, żeby jak najszybciej się stało. Zmienimy na chwilę temat, na króciutko, bo muszę pana zapytać o te zmiany w służbach specjalnych. Szefowie dwóch służb się zmienili, ABW i SWW, tak, i SWW. Czyli Służby Wywiadu Wojskowego. Tak. Co to za karuzela, o co chodzi? No powiem tak, chyba rzeczywiście od czasu wyborów roku 2015 i konsekwencji politycznych dla służb związanych właśnie z wymianą kadrową, no takiego trzęsienia ziemi służby nie przechodziły, tak? Bo w ciągu tygodnia formalnie odszedł z funkcji szefa Służby Wywiadu Wojskowego generał Andrzej Kowalski i złożył dymisję
profesor Piotr Pogonowski z szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W międzyczasie mamy sprawy zawirowania wokół Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tak, wrogie artykuły, a także programy w TVN-ie mówiące o jakichś malwersacjach funduszu operacyjnego i kłopotach, które tam nastąpiły, co zresztą potem zostały jakby potwierdzone w wywiadach udzielonych przez Ernesta Bejdy dla Tygodnika w sieci. Tak? Że pan Ernest Bejda też chyba się podał do dymisji, to chyba też jest prawda. Tego nie wiem, to znaczy tak, tego nie wiem, to już jakby świat dziennikarski niech to weryfikuje. Ja opieram się, że tak powiem, na twardych dowodach, czyli konkretnych decyzjach organów, które są powołane do odwołania, czy też powołania szefów, bądź, no jakby to powiedzieć, decyzji procesowych, które oficjalnie wiemy, że nastąpiły w wypadku malwersacji dotyczących funduszy. Ponad czteroletnich rządach PiS-u to jest taka pierwsza duża zmiana, jak rozumiem. Tak, tak. Jest można mówić o pewnym rodzaju kryzysie tak wokół służb, tak? To jest na pewno, dlatego że jak zmieniają się szefowie, to w każdej służbie specjalnej, w szczególności, a ogólnie jest to mechanizm, który dotyka każdej organizacji, no następuje wytracenie prędkości działalności. Jakby służby przychodzą na taki stand-by, na taki czas oczekiwania, jak przyjdzie nowy szef, co będzie dalej, czy będą autoryzacje działań, które poprzednik wszczął, bądź wydłuży się oczywiście okres decyzyjny dla nowych jakichś projektów operacyjnych, czy jakichś innych, które... To jest naturalny, niekorzystny dla każdej służby, każdej tak naprawdę organizacji, czy państwowej, czy gospodarczej moment. To trzeba przyznać. No i powiem tak, no w tle, bo to się dzieje niecałe 2 miesiące, ogólnie ten proces... Sam proces decyzyjny, formalny nastąpił w ciągu tygodnia w styczniu ubiegłego roku. Natomiast jest taka sytuacja, że w tle mamy wrogie działanie Rosjan, prawda? Mowa tutaj o tym, co rozpoczął Władimir Putin w grudniu ubiegłego roku, prawda? Mieliśmy ten bezpardonowy atak, że tak powiem, na płaszczyźnie narracji historycznej, ale potem też i obchodów związanych z tak zwanym wyzwoleniem Auschwitz, które były organizowane przez jego człowieka na terenie państwa Izrael, tak? Przez pana Moshe Kantora. I tym wszystkim, całym tym wydźwiękiem antypolskim, który ta impreza, ten event ze sobą niósł. No i powiem tak, no to jest rzecz, którą no, jakby to powiedzieć, na pewno ma wpływ na jakąś osłonę dla nas, dla organów państwa, dla naszej państwowości, naszych interesów z tym związanych, jakim jest no ta karuzela, jak pan to nazwał, czy też ta rotacja na szczeblach dwóch, no jednej organizacji największej, jak jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no i tej specyficznej Dlaczego? Organizacji czy wywiadowczej. Władze nam wytłumaczyły, o co chodzi właśnie. Dlaczego odchodzi jeden, przychodzi drugi? Dlaczego generał Pogonowski musiał odejść na przykład? Wiemy, znaczy to, co pan mówi, to jest jakby no, na pewno dobrze by było, żeby to do końca, jakby powiedzieć, opinii publicznej tak przedstawić, żeby nie miała, że tak powiem, możliwości, czy nie byłoby ryzyka spekulacji pewnych, tak? To a pan warto... rozumie te zmiany? Nie, dlaczego? Ja nie rozumiem. Znaczy to... Nie. To przyznam się szczerze, że no, dla mnie jest to dosyć niezrozumiałe, bo powiem tak, w tych ciężkich czasach, w których my jesteśmy, to znaczy mówię tu ciężkie, jako niosące znaczne ryzyko w związku z sytuacją międzynarodową i wewnętrzną, no wymiana taka kadrowa na szefów jednej z ważniejszych służb, a w szczególności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, osoby, która zapewniała ciągłość działań, prawda, i zapewniała, no, że tak powiem, bezpieczeństwo pewnych procesów, które zostały wcześniej uruchomione, one zostały w jakiś sposób przyspieszone, zabezpieczone, no budzi jakiś znak zapytania, ale tak jak mówię, no to jest taka sfera, że opinia publiczna nie musi o wszystkim wiedzieć, czasami nie powinna o wszystkim wiedzieć, więc na pewno dobrze jest to tak przedstawić, no żeby nie prowokować potem, jakby powiedzieć, do jakichś spekulacji. No i na koniec trzecia część naszej rozmowy, czyli fragment, kiedy Piotr Wojciechowski będzie polecał książkę. Będzie taki dżingiel z półki tak. Piotra Wojciechowskiego, tak, Asoka Modi, tak, Tragedia Euro. Eurotragedia, tak jest. Bardzo dobra książka, dokładnie tak ona się ukazała teraz w wydaniu polskim. Jej pierwowzór w języku oryginalnym, angielskim, o ile dobrze pamiętam, pojawił się na rynku wydawniczym w 2018 roku. Zanim powiemy o tej książce Eurotragedia, bo ona już, tak sam tytuł mówi, bardzo dużo. Jest to rzeczywiście, za tym jest treść bardzo istotna i znaczna co do oceny funkcjonowania wspólnej waluty i potrzeby w ogóle
i celu tej wspólnej waluty na obszarze euro, no to trzeba tylko powiedzieć, że pan Ashoka Modi to jest ekonomista, który kilkanaście lat spędził w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, jest pochodzenia Hindusem, nie ma nic wspólnego z Europą, to i jest bardzo ważne. Patrzy na nasz projekt euro. Dokładnie tak, bardzo z zewnątrz, ale z racji pracy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym był sprzęgnięty w cały kryzys, który od 2008 roku pojawił się i na świecie, i w Eurolandzie, a także potem związanym z kryzysem greckim w 2010 roku, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Więc jest to osoba, która nie tylko, że tak powiem, zna się na ekonomii, ja się nie znam na ekonomii, tak, ale to jest osoba, która instytucjonalnie była sprzęgnięta w te procesy i działania naprawcze ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I tak w skrócie, bo to jest tam ponad, chyba dobrze pamiętam, 600 stron, bardzo dobrze napisane. W 9 aktach, nie może być krótki. Tak, jest bardzo dobrze napisana, świetnie się czyta to, bo to jest taki wartki publicystyczny język, ale co? I konkluzja. Konkluzja jest taka, że strefa euro po pierwsze jest projektem czysto politycznym, nie jest projektem ekonomicznym. Po drugie, z definicji i warunków brzegowych, jakie je zadano, nie może się zakończyć sukcesem i on przewiduje rozpad strefy euro. Następnym po Brexicie będzie Italian Exit, jak nazwać to, znaczy on projekt uważa, że następnym państwem, które wyjdzie ze strefy euro, a potem prawdopodobnie z Unii Europejskiej, to będą Włochy. I trzeci element jest taki, że ja to oczywiście w skrócie tutaj Państwu przedstawiam. Ta książka jakby przeprowadza przez całe tam kilkadziesiąt stron dowodu pewnego, z powołaniem się na źródła i przepisy, etc., że tak jak na początku, w roku 70, strefa euro, w ogóle wspólna waluta dla Unii Europejskiej, przyszłej Unii Europejskiej, wcześniej jeszcze WG, była pewnym kagańcem na rzecz uzależnienia Niemców od Francji, od reszty Europy, bo to był francuski pomysł. Tak potem w latach 80. ten pomysł, ten projekt został według Akasiego Młodego przyjęty przez Niemców i stał się, cytuję tutaj, narzędziem imperialnej ich polityki. Bo jeszcze to jest odważna było, bardzo... Było zjednoczenie i zupełnie zmiana geopolityki europejskiej. Dokładnie tak. I to jest taka dosyć odważna teza, ale on na przykładzie w tego, jak Niemcy traktowały Grecję w momencie kryzysu w roku 2010, jakby dowodzi właśnie, że to jest ten instrument. Także ja nie jestem, mówię, ekonomistą, tak? Ale tak naprawdę z powodu grzechów tych brzegowych, tych pierworodnych wprowadzenia tej wspólnej waluty na terenie Unii Europejskiej, to można powiedzieć, że właściwie politolodzy powinni się zajmować euro jako taką, nie ekonomiści. Przynajmniej to wynika z tej książki. Ashoka Modi, Eurotragedia, książka do dostania. Nie jest to proste, ale, tak jest, ale da się ją w Warszawie przynajmniej znaleźć, bo warto. Piotr Wojciechowski był gościem Poranka. Dziękuję panu, bardzo. Dziękuję państwu. Zdrowia życzę. Dziękuję bardzo. Już jest lepiej. Wybiła godzina 8, to znaczy, że za chwilę przegląd prasy. Dostania, nie jest to